Kochani, cieszę się, że jestem z wami. Chciałbym, abyśmy otworzyli nasze słowo na Mateusza, 13 rozdział. Mateusza, 13 rozdział i 33 werset. Wszystko ma być podbudowane Słowem Bożym i dlatego przeczytajmy tutaj. Opowiedział im jeszcze inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zakwasu, który kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. Wiecie, kiedyś myślałem, że Biblia generalnie mówi o kwasie negatywnie. Bo mówi, kwas faryzeuszy, prawda, i tak dalej, jest opisany jako grzech, kwas jako synonim grzechu. I faktycznie można tak powiedzieć, dlatego że nawet przekładając na fizyczność, nasze organizmy, kiedy są zakwaszone, wtedy chorują. Bo nie ma równowagi. Wtedy różne choroby wchodzą do naszego organizmu, nawet na tym poziomie fizycznym, ale na duchowym podobnie. Kwas jako grzech. Jako grzech. I to jest właśnie, ale jest też dobry kwas. Jest też dobry kwas, o którym Jezus wspomniał tutaj. Jest zły i dobry. W jakim sensie dobry? Kiedy robisz chleb i dajesz zakwas, no to on ma co? Objąć cały chleb, prawda? On ma powodować, że ten chleb urośnie. On ma powodować, że po prostu, że będzie ten wzrost. I rzeczywiście chrześcijaństwo w tym ujęciu jest ekspansywne. Ma być. Czy nie było takie? Było. Chrześcijaństwo bardzo szybko się rozwijało, dlatego że było jak drożdże, można porównać, jak zakwas ten, który bardzo szybko obejmuje. Ale wiecie, tu ciekawe, Jezus powiedział, na 3 miary. Co to znaczy 3 miary? Wiecie, ja zastanawiałem się, może ktoś ma inne myśli. Mi przychodziło, modliłem się do Boga, że 3 miary to oznacza człowieka w 3 jego wymiarach. Jeżeli Bóg cię zmieni w 3 wymiarach, czyli w psychicznym, duchowym i fizycznym, będzie cię zmieniał, to jest to całe zbawienie. I wtedy ty będziesz szedł dalej i będziesz zarażał innych. Inni będą tak samo. Na tym to polega, wiecie. To jest ten zakwas, który się rozszerza i tak jak tu jest napisane, że włożyła niebieskie jest do zakwasu, który kobieta włożyła i złożyła w 3 miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. To wszystko przeszło. Ty masz być całkowicie przesiąknięty Bogiem, Jego duchem. Jeżeli nie, to wszystko jest tylko gra pozorów. A dzisiaj jest bardzo dużo gry pozorów. Wtedy jest tylko pozór. Więc każdy z nas musi zbadać swoje serca, czy to tylko gra pozorów, czy rzeczywiście ten zakwas nie objął i spowodował, że chce iść i innym być świadectwem. Nie tylko samą mową, ale moim życiem, ja być całym świadectwem. Mam być pomnikiem zmiany przez Boga, pomnikiem Jego mocy i to, że Bóg jest żywy. Wiecie, bo my świadczymy całym sobą, czy Bóg żyje, czy jest martwy. My świadczymy sobą. Dlatego, że jeżeli pokazujemy, że Boga nie ma, bo nas nie zmienia, no to Go nie ma. To inni nie mogą Go widzieć, no bo w jaki sposób Go będą widzieć? To my mamy zaświadczyć, że Bóg żyje. Ale potrzeba właśnie tego kwasu, który zakwasza wszystkie nasze płaszczyzny. Wszystkie płaszczyzny, żebyśmy się stali całym tym dobrym zaczynem kwasu. Oczywiście też w tym samym czasie Bóg ma ten zły kwas usunąć grzechu, zepsucia. Mamy być przaśni. Co to znaczy? Czyli czyści, przaśni. Bez grzechu. Oczywiście to jest praca Ducha Świętego i Boga i ja nie mówię, że nagle obstryknę sobie, ja się mam stać, prawda? Nie, to jest całe życie moje poddania się Bogu. Powiem wam doświadczenie, które miałem właśnie tak na kanwie tego, bośmy mówili o tym, że Nehemiasz, on jakby o niewolnictwie i w grupie może żeśmy rozmawiali, że tak naprawdę niewolnictwo w tym, to słowo nie jest złe, jeżeli zrozumiemy, że Pan miał traktować niewolnika nie jako podległego, niższego, tylko wiedział, że jest równy mu, tylko tyle, że ma taką sytuację finansową, więc ma mu okazać dobro, czyli sprawiedliwość i miłość. Na tym to polegało. I teraz zobaczcie, i żebyśmy nie robili jakichkolwiek różnic, a bardzo łatwo jest zrobić różnicę, wiecie, między ludźmi. Bardzo łatwo.
Nie umyć komuś nóg, bo on nie pachnie brzydko. Albo nie zrobić, albo nie jest tak ubrany, jakbyśmy by chcieli. Albo jeszcze co innego, jest może brudny, może tak. Bardzo łatwo jest zrobić różnicę, potraktować niżej tego człowieka. No bo przecież ja jestem wyżej. No jestem lepiej ubrany, pachnę. Tak? Wiecie, te różnice, ja nawiążę jeszcze do tych różnic, bo to jest bardzo ważne w tym doświadczeniu, które teraz opowiem. Dlatego, że Bóg patrzy przez pryzmat jaki? Nawet tego niewolnictwa. Ludzie są wszyscy równi według nich. Nie ma mężczyzny, nie ma kobiety, nie ma niewolnika, nie ma wolnego i tak dalej, i tak dalej. Można by wymieniać. Paweł o tym wyraźnie pisał. Nie ma dla Boga, tylko my tworzymy te sztuczności. To my, nasze ego, nasze to tworzy sztuczności, jakieśkolwiek kasty, jakieśkolwiek, nie wiem, wywyższania się. To wszystko to nasze egoistyczne serca, nic więcej. Natomiast Bóg patrzy, wszyscy są równi, bo wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Tylko tyle możemy się różnić, że ktoś jest z Bogiem, albo ktoś nie jest z Bogiem. I tyle. Kogoś Bóg zmienia, a kogoś nie zmienia. I tyle w temacie. Natomiast jeżeli chodzi, jeden będzie zbawiony, drugi nie będzie zbawiony. Ale wszyscy według Boga jesteśmy równi, takie same szanse mamy zbawienia, takie same szanse przemiany. I wiecie, miałem takie doświadczenie. Modliłem się do Boga, byłem w Nysie, tam nie usługiwałem. I pojechaliśmy do koleżanki, to było w niedzielę mojej żony. I poszliśmy na starówkę. I modliłem się do Boga wcześniej, mówię, Boże, daj kogoś, kto mógł powiedzieć o Ewangelii. Mógłbym po prostu z nim porozmawiać o Bogu. I Bóg wysłuchał niesamowicie tej modlitwy. Słuchajcie, spotykam mężczyznę. On przyszedł, tak stanął i zaczął mówić tam odnośnie jakiegoś tam zabytku. Normalnie wyglądał, nic tam specjalnie. Chociaż było widać, że lekko tak jakby był tam trochę napił się alkoholu, tam miał butelkę. No i wiecie, tam rozmawiał bardzo kulturalnie, zero przekleństw, zero jakichś takich rzeczy. I wiecie, i w pewnym momencie moja żona z tą koleżanką poszły przodem, a ja z tyłu z nim i i padło to pytanie. Czy mógłbym dać mu coś, bo jest głodny. Ja mu mówię, słuchaj, wiesz co, ja nie daję pieniędzy, dlatego że nie chcę się przykładać komuś, jak chce się truć alkoholem, a przeważnie to idzie na alkohol. Po prostu ja ręce od tego nie chcę. Ale ja ci mogę kupić tę byłko i tak dalej, nie ma problemu. No ale zaczęła się rozmowa, wiecie, i szedł ze mną z tyłu, może półtorej godziny ten spacer trwał, może dłużej. On szedł i myśmy rozmawiali. I wiecie, człowiek się otworzył. Powiedział, że został zdradzony Paweł, przedstawiliśmy, bo ja nie lubię panowania sobie, więc przedstawiliśmy. On powiedział, że jest bezdomny. No nie było tak widać generalnie, chociaż ja już innych bezdomnych widziałem, od których nie za ładnie pachniało, faktycznie bezdomnych, brudne ubrania. On natomiast jeszcze w miarę się trzymał i powiedział tak, że żona go zdradziła, on teraz jest sam, on chodzi po prostu, ale go nie zdradził swojej żony, powiedział. On nie zdradził swojej żony, mimo że jego żona go zdradziła i nie jest teraz, wyrzuciła z domu, on jest bez domu. To on nie zdradził jej, bo ją kocha. I wiecie, człowiek, który ani razu nie zaklął w ciągu tych wszystkich rozmów. I wiecie, ja mu mówię, w pewnym momencie mu powiedziałem, wiesz co, to nie jest przypadek, że ja z tobą rozmawiam, bo się modliłem o to. A on mówi, wiesz co, ja też. Ja też wspominałem do Boga, bo chciałem z kimś normalnie porozmawiać. Ja nie chciałem przekleństw. Nie chciałem tych rzeczy. No a przecież wiadomo, w takich środowiskach ludzie gdzie piją, gdzie beznomy i tak dalej, to jest norma. Teraz nie tylko w takich środowiskach. Teraz i nawet w tych intelektualnych środowiskach też jest norma przekleństwa. W takim świecie żyjemy. Ale człowiek, który mnie ujął, zaczęliśmy rozmawiać. Powiedział, że chciał 3 razy popełnić samobójstwo. I nie dał rad. 2 razy chciał się powiesić z tego. I wiecie, zerwała się raz lina, ten sznurek, na którym się powiesił. Drugi raz ktoś go uratował, a 3 raz wypił chemikalia i nic mu się nie stało. Wypił chemikalia jakieś tam, takie, które normalnie by spowodowały to, co powinny spowodować, a mimo wszystko nic mu się nie stało. Słuchajcie, i stwierdził, że... A ja mówię, Paweł, czy nie myślisz, że Bóg ma jakiś plan dla ciebie? Czy nie myślisz, że Bóg ma jakiś plan, skoro chcesz popełnić to samobójstwo, a ewidentnie nie wyszło. Ma żyć. Wiecie, zaczęliśmy rozmawiać o sprawach duchowych i takich, i pootwierał się naprawdę. Powiedział, że raz był tak głodny, wiecie, schylił się i mówi, Boże, jestem tak głodny. Patrzy, a tam 5 zł.
Innym razem znalazł grosik, tam mu powiedziałem, wiecie, bo on znalazł, miał podkówkę ze sobą, bo on podchodzi do tego, że jak ktoś mu coś ofiaruje, to to jest jak święte dla niego. On to chowa, on to trzyma, on nie chce tego dać, bo czuje się jakby zdradził tą osobę, gdyby dał to, gdyby to wydał. I wiecie, i pokazał mi taką podkówkę, mówi to na szczęście. Ja mu powiedziałem, że te talizmany to nie mają znaczenia, mówię, to nie ma żadnej mocy, to ludzie tam dają im tą moc. Ale mówię, słuchaj, bo on mówi, że znalazł grosik, a później znalazł 100 zł. Najpierw grosik znalazł, a później 100 zł znalazł. No i dlatego to mówię, ale mówię, to, no, to był przypadek. Czy tak znajdujesz cały czas grosik i 100 zł, grosik i 100 zł? Ja rozumiem, gdyby to się ciągle powtarzało, no to rzeczywiście ktoś mógł pomyśleć. No ale mówię, no okej, tak się złożyło. Tak akurat wyszło. Powiem wam, porozmawialiśmy i powiedział tak, że bardzo szanuje Jana Pawła II, no, że on jeden mógł zasłużyć na zbawienie. A ja mu mówię, słuchaj, jeżeli ktokolwiek z ludzi mógłby zasłużyć na zbawienie, to wtedy by przyszedł do Boga i by powiedział, ja żądam. A on mówi, no nie, żądać nie można. A ja mówię, no ale tak by można było zrobić. No bo przecież zasłużył, no to ja przychodzę i żądam. Nikt mi łaski nie robi, prawda? A no, a zbawienie jest z łaski. I mówi, no i podszedłem. Także wiecie, miałem głębokie rozmowy, szliśmy przez koło, mówię, półtorej godziny, już nie pamiętam dokładnie, nie patrzyłem na zegarek, trwał ten spacer. On się później odszedł już. Dałem mu wizytówkę, wiecie? I mówię, słuchaj, nie wiem, czy zadzwonisz. On mówi, że wyrzucił telefon, bo miał. Nie wiem, czy zadzwonisz do mnie, czy nie zadzwonisz. To nie ma ten, ale wiesz, ale po prostu daję ci. Może będzie ci kiedyś potrzebne. Powiedziałem mu, gdzie jest kościół ten, bo on mi się zapytał, jaki ty jesteś denominacji? Znaczy, jaki wiesz, tam chciał. A ja mówię, no jestem adwentystą dnia siódmego. Słyszałeś o taki? On mówi, nie. No, a wiesz, że w Nysie jest taki kościół? On mówi, wiesz, ja chodzę do kościołów i słucham, co oni mówią tam. Ja chodzę po kościołach, byłem w zielonoświątkowym, w katolickich. Mówi, i ja słucham, co oni mówią tam. Wiecie, obserwuję, tam by powiedział pewne spostrzeżenia z różnych tam swoich takich wizyt. I ja mówię, słuchaj, pójdź tam, wytłumaczyłem mu mniej więcej, gdzie to jest. Proszę was o modlitwę za tego człowieka. Ja wierzę, że Bóg ma jakiś plan, bo skoro rzeczywiście to jest cudowna rzecz, że on 3 razy chciał pozbawić się życia, bo tak mu życie, no, jakby no, te myśli przyszły. Wiadomo kto, przeciwnik, myśmy też rozmawiali o tym. I Bóg, być może wie, Bóg ma wielki plan dla niego. Kiedy odda się Bogu, kiedy ten zakwas jego obejmie, że on stanie i zacznie tak samo innych. I wtedy zacznie płonąć jak ta pochodnia. I oby tak było, żebyśmy wszyscy tak płonęli. No Hani, jak ta pochodnia. Czy ktoś ma jakieś doświadczenie? Czy chciałby się podzielić nim? Mniejsze, większe, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby oddać chwałę Bogu. Wiecie, i ja powiem jeszcze na końcu, on powiedział, że wstał przybity bardzo. Ale teraz mówi, że czuje taki pokój, taką radość. Ja mówię, chwała Bogu! Mówię, chwała Bogu, że czujesz tak! Mówię, to jest działanie Boże tylko. To, że my wywyższamy Jego, my idziemy. Pokazał mi wiersz, który napisał, bo mówi, że ileś tam wierszy napisał. No i jeden był taki duchowy, na to jego zrozumienie. Także powiem wam i wiecie, tak mi się przypomniało, że dla Boga nie ma różnicy. Ja mu powiedziałem na początku, wiesz? Bóg... Ja wiem, jak się traktowani bezdomni, jak są pogardzani, ale Bóg ci daje miłość. Niech chwała będzie Bogu na wieki.